FED obniża stopy procentowe o 0,5 punkta bazowego, na co rynek kryptowalut zareagował bardzo ładnym ruchem wzrostowym. Było to trzecie z trzech wydarzeń makroekonomicznych, o których mówiłem na początku miesiąca, po których spodziewałem się wzrostów, co właśnie widzimy również na wykresie. Bitcoin rozpoczął kolejny ruch wzrostowy, zaomawiany w poprzednim materiale strefie popytowej. ETH po wczorajszym i jeszcze dzisiejszym ruchu wzrostowym dochodzi do lokalnej strefy podażowej, plus... Tworzy nową płynność w postaci linii trendu. Jak wygląda aktualna sytuacja i czego dalej możemy się spodziewać? Czyli zaczynamy czwartkową analizę rynku krypto, a na koniec zerknę również na altcoiny, które dają wstępne potwierdzenia na kolejne ciekawe ruchy wzrostowe. Cześć, z tej strony Łukasz. Witam cię serdecznie na moim kanale, na kanale związanym z edukacją oraz zarabianiem na rynku krypto, na rynkach finansowych. Zaczynamy czwartkową analizę rynku krypto. Omówimy sobie aktualną sytuację, co się wydarzyło i czego możemy się dalej spodziewać. Oczywiście w mojej opinii, jeżeli chodzi o dalsze scenariusze dla Bitcoina, ETH, no i całego rynku krypto. Jeżeli jesteś nową osobą na moim kanale, lub go nie subskrybujesz, oczywiście zachęcam Cię do dostawienia suba. Aby być na bieżąco z kolejnymi materiałami, z kolejnymi analizami, pamiętaj, żeby przybić dzwonek, zostawić komentarz, komentarz taktyczny i już niedługo wracamy z analizą altcoinów. Za wszelką Waszą aktywność serdecznie z góry dziękuję. Zaczynamy od analizy bitcoina. W poprzednim materiale mówiłem Wam o tym, że spodziewałem się tego ruchu spadkowego, którego tutaj zresztą rozgrywaliśmy, i mówiłem o dwóch strefach popytowych dla bitcoina, które są w moim zainteresowaniu, czyli pierwsza strefa i druga strefa. Szczerze mówiąc, bardziej byłem skłonny do tego, że zobaczymy właśnie podbicie i jeszcze jedno zejście i kontynuacja ruchu wzrostowego. Natomiast to się nie wydarzyło, a cena poszła z wyznaczonej strefy popytowej. No i zauważ, mówię o dwóch strefach, nie mówię o poziomach gdzieś pomiędzy, tylko wyznaczam dwa konkretne poziomy, w tym wypadku dwie konkretne strefy, skąd spodziewam się ruchu wzrostowego. No i to miało miejsce. Cena nie poszła tak jak tego oczekiwałem, tak jak może tego Wręcz chciałem, ale mamy kontynuację ruchu wzrostowego i to jest w tym momencie bardzo ważne. To, co tutaj było też istotne dla mnie i dlaczego widziałem możliwość zejścia niżej, to to, że utworzył się tutaj podwójny dołek. Podwójny dołek, który utworzył się również na poziomie 61% zniesienia Fibonacciego. Co oczywiście, jeżeli chodzi o bitcoina, jest też poziom na którym często cena reaguje i odbija. Jest to złoty poziom. Oczekiwałem tutaj jednak małej manipulacji przed samymi wydarzeniami, tak jak miało to miejsce przy CPI. Co zresztą, że tak powiem, rozszyfrowałem i przewidziałem dokładnie, omawiając to i pokazując to właśnie w akademii. Pokazywałem wam to w poprzednich materiałach, gdzie właśnie opisałem, jakiej akcji cenowej oczekuję i to się wydarzyło. To się nie powtórzyło akurat w tym wypadku, czyli można powiedzieć, że cena nie zrobiła tego, czego chciałem w 100%. Natomiast zobaczyliśmy ruch zostawy właśnie z omawianej z jednej z dwóch omawianych stref w poprzednim materiale. I to jest dobrze. Dlaczego dobrze? Dlatego, że mamy kolejny swing. Wczoraj, przed samymi wydarzeniami, cena tutaj doszła do poziomu balance price range na interwale 4-godzinnym, który właśnie jak widzimy stanowił wsparcie dla. Ceny. To nie są przypadkowe poziomy, gdzie cena się zatrzymuje. Balance price range często stanowi bardzo mocne wsparcie lub opór dla ceny, co też niejednokrotnie wam pokazywałem w moich materiałach, na przykładach różnych kryptowalut, na przykładach różnych projektów, na przykładach również różnych interwałów czasowych. Więc tutaj mieliśmy krótką akumulację ceny przed samym spotkaniem Fed, no i później mieliśmy ruch wzrostowy, ruch spadkowy, manipulacja. To tutaj też ostrzegają w Akademii, aby zachowali jednak, na ostrożność, ponieważ można spodziewać się właśnie manipulacji i ewentualnych ruchów spadkowych. I pokażę Wam, akurat na rynku kryptowalut to się nie wydarzyło. Natomiast, jeżeli sobie wejdziemy na sam indeks dolara, to zobaczcie, że właśnie to miało miejsce. Czyli miała miejsce manipulacja, przed którą ostrzegałem w Akademii. Akurat na rynku kryptowalut to się nie wydarzyło, ale zobaczcie, że najpierw indeks dolara się osłabił, potem, po czas przemówienia, Jerome Pawella, czyli o godzinie 20:30 innych dolara się umocnił, i o trzeciej w nocy zobaczyliśmy spadki. I tak dosłownie wyglądała każda akcja cenowa, jeżeli chodzi o pary notowane do dolara. Żeby nie być głosownym, to pokażę Wam od razu tutaj też przykład, tak? czyli mamy właśnie odwrotność euro USD, najpierw wzrosty, tak samo jak bitcoin, później spadki, a następnie znowu. Wzrosty. I właśnie obawiałem się, że podobna akcja cenowa może mieć miejsce, dlatego tutaj również na darmowym Discordzie poinformowałem o tym, żeby zachowali ostrożność. To się nie wydarzyło akurat na szczęście dla osób, które tutaj zagrywały, ponieważ jest mnóstwo osób, które od razu po decyzjach Fed czy po wynikach wchodzą w pozycję, no i potem często są wybijane. Tak jak to miało miejsce chociażby po CPI. Tutaj akurat dla niektórych na szczęście tak się nie stało. No, i teraz co dalej? Czy ta strefa jest dalej aktywna? Tak, jest dalej aktywna. Natomiast z racji tego, że zobaczyliśmy nowy swing, to jest mniejsze prawdopodobieństwo na dojście do tej strefy. Tym bardziej, że na interwale jednoniowym, jeżeli sobie spojrzymy na wykres, to ta strefa z interwału H4 mieści się w tej świecy z D1. A jak widzimy, ta świeca D1 została już przez cenę dokładnie. Złagodzona, tak? Czyli cena doszła do tej strefy popytowej, do tej świecy manipulacyjnej i ją złagodziła. Skąd rozpoczął się zresztą kolejny ruch wzrostowy? Z również tej strefy, o której rozmawialiśmy w poprzednim materiale. Więc zmniejsza się prawdopodobieństwo na dojście do tych poziomów, natomiast dalej ja dla siebie będę te poziomy, tę strefę obserwował, dlatego że cena ma po co tutaj zejść. Jest sporo płynności, więc. Nie wykluczam właśnie takiego scenariusza. Kiedy taki scenariusz zostanie, kiedy taki scenariusz i spadek, właśnie do tych poziomów, będzie znowu dużo bardziej prawdopodobny po wybiciu tego dołka? Dlaczego? Dlatego, że to jest nowy dołek, który utworzył nam nowy swing. Ostatni dołek, który utworzył nam nowy swing. Więc w takiej sytuacji będzie to dla mnie informacja o tym, że lokalnie. Możemy zobaczyć spadki i potem dopiero kontynuację ruchu wzrostowego. Jest to jeden ze scenariuszy, nawiązuje tutaj do tej strefy popytowej i mówię, dlaczego ona jest dla mnie dalej ważna, ponieważ jest tutaj mnóstwo płynności i kiedy taki scenariusz znowu dla mnie będzie bardziej prawdopodobny. Lokalnie utworzyła się tutaj nowa strefa popytowa i ona będzie trzymała nam cenę, właśnie przed. Zebraniem tej płynności z tych dołków i przed lokalną zmianą struktury rynku z aktualnej akcji cenowej z interwału 4 godzinnego. W tym momencie cena zatrzymała się na poziomie balans price range z interwału 4 godzinnego. Tak, widzicie, że tutaj było to wsparcie dla ceny, a w tym momencie jest oporem dla ceny. Balans price range, interwał 4 godzinny bardzo ładnie na tę chwilę zatrzymał tej ceny. To, o czym mówiłem od kilku dobrych tygodni, to kluczowa strefa podażowa i czekam na jej wybić. Dla mnie wtedy to będzie. Najmocniejsze potwierdzenie, że prawdopodobnie lecimy po nowe ATH. Dopóki się to nie wydarzy, wciąż dla mnie możliwość jest zejścia właśnie do tej strefy, o której w tym momencie mówiłem. Być może doszukuje się tutaj jakichś manipulacji i właśnie potencjalnych właśnie takich głębszych zejść. Dlaczego? Dlatego, że jest tutaj dużo płynności. Dlaczego? Dlatego, że jest pozytywny, powiedzmy, że pozytywny sentyment po obniżeniu stóp procentowych, więc dużo osób może tutaj zagrywać pozycję. Na wzrosty. No i rynek będzie dążył do czego? Do tego, żeby te osoby wybić z rynku, a wtedy rozpocznie prawidłowy ruch. Czy tak będzie? Zobaczymy. Czy cena musi tutaj zejść po tę płynność? Nie, nie musi. Może utworzyć nową płynność, którą będzie po prostu zbierać. W każdym razie, jeżeli chodzi o bitcoina, czekam na wybicie tej strefy. Jest to dla mnie kluczowa strefa i zobaczymy, jak będzie wyglądała akcja cenowa. Tak? Czy cena zejdzie jednak, czy gładko tą strefę wybije, czy utworzy w niej nową strukturę, do której będzie można się odnieść, był toby bardzo mocny konfluens, ale do tego wrócimy, jeżeli taka sytuacja będzie miała miejsce. Na razie mamy według mnie kluczową strefę podażową, czyli 65 tysięcy. Skąd rozpoczęliśmy właśnie ten swing? Swing, który nie był niższym swingiem, który nie zrobił niższego dołka. O tym dokładnie mówiłem w poprzednim materiale, jest to kluczowa strefa. Wtedy była to ta strefa, skąd zobaczyliśmy ten ruch spadkowy, o czym informowałem, właśnie. W sierpniu, że stąd prawdopodobnie zobaczymy spadki. W tej strefie utworzyła się nowa strefa, skąd zobaczymy ruch spadkowy, więc siłą rzeczy jest to nowa, kluczowa strefa, przynajmniej dla mnie. Następnie to, na co będę zwracał uwagę po wybiciu tej strefy, to okolice 68-70 tysięcy dolarów. Więc podsumowując, jeżeli chodzi o Bitcoina, mamy ładny ruch zostawy z omawianej w poprzednim materiale strefie popytowej. Mamy strefę popytową, która według mnie jest istotna i jeszcze jest prawdopodobna, ale mniej prawdopodobna ze względu na nowy ruch wzrostowy, nowy swing. Ten scenariusz spadkowy właśnie do tej strefy będzie bardziej możliwy do zrealizowania po wybiciu właśnie tej strefy. Jeżeli coś się nowego utworzy, to oczywiście Wam zupdateuję. Mamy strefę podażową, która jest strefą według mnie kluczową do dalszych wzrostów. Po jej wybiciu oczywiście. I to tyle, jeżeli chodzi o Bitcoina. Jeżeli chodzi o ETH, ETH ma również ciekawe poziomy do zebrania, jeżeli chodzi o płynność. Mamy tutaj właśnie te relatywnie równe dołki, plus właśnie ta płynność, która powstała tutaj, więc ciekawie to wygląda właśnie, aby zobaczyć manipulacyjny ruch spadkowy do zebrania tej płynności i rozpocząć kolejny ruch wzrostowy. Nie o tyle co tego oczekuję, a bardziej chciałbym to zobaczyć. Aktualnie ETH znajduje się w nowo utworzonej strefie podażowej, tak? Skąd mieliśmy Wcześniejszy ruch spadkowy, co pokazywałem Wam w poprzednim materiale. Ruch spadkowy, który miał na celu wybicie tej płynności, o tym też Wam mówiłem, że z dużym prawdopodobieństwem to się wydarzy. W materiale czwartkowym albo piątkowym, kiedy cena mniej więcej była na tych poziomach, mówiłem Wam o tym, że widzę możliwość zejścia, jest tutaj sporo płynności. No i chciałbym zobaczyć ruch spadkowy, co zresztą miało miejsce. Mówiłem o tym, że patrzę na tę strefę i dalej na nią patrzę. Aktualnie cena tworzy nam linię trendu spadkowego, czyli płynność do wybicia. Widzimy, że jest reakcja, więc osoby, które to widzą, zagrywały tutaj pozycję również na spadki. Być może osoby, które zobaczą breakout, będą zagrywały na wzrosty. No i wtedy zwiększa się prawdopodobieństwo na manipulację właśnie z tej strefy, aby wybić i shorterów, i longerów. Czy to będzie miało miejsce? Nie wiem. Mówię Wam o tym, co może się wydarzyć, jakie manipulacje mogą mieć miejsce. Więc zaznaczcie sobie, zobaczcie i czas zweryfikuje, czy to się wydarzyło, czy nie. W każdym razie mamy strefę podażową, która trzyma cenę linia trendu i powyżej jest strefa podażowa, która jest dla mnie istotną strefą, która będzie trzymała cenę, według mnie, do przedwzrostami do okolicy 2720 dolarów. Utworzyła nam się nowa strefa popytowa, na którą będę patrzył ale będę uważny przy tej strefie z racji tego, że poniżej jest mnóstwo płynności i pod nią jest strefa podażowa o dużym prawdopodobieństwie, według przynajmniej mojej wiedzy. Więc mamy lokalną strefę popytową, mamy strefę podażową, w której znajduje się cena, a nad nią znajduje się kluczowa strefa podażowa dla mnie, która będzie trzymała cenę przed kolejnym ruchem wzrostowym. Jeżeli chodzi o DOTA, w ostatniej analizie pokazywałem Wam moją analizę, którą wysłałem dla studentów Akademii, skąd spodziewam się ruchu spadkowego i dokąd. Tu wcześniej była jedna z dwóch stref popytowych. Ale strefa jest tylko strefą. Strefa nie dała tutaj potwierdzenia na kontynuację ruchu wzrostowego, a w momencie, w którym jest strefa jedna, pod nią jest płynność i pod nią jest kolejna długa strefa, to na tą strefę głównie zwracam uwagę, ponieważ widzę możliwość wybicia tej strefy. To, co przed chwilą Wam pokazałem na ETH, co mogłoby się wydarzyć, to właśnie wydarzyło się na Docie. Teraz zwróć uwagę na analogię. Jest strefa popytowa. Do której potencjalnie spada cena, a pod nią jest strefa popytowa, która również ma płynność do zebrania. Więc jest duże prawdopodobieństwo, że ta strefa zostanie wybita i stąd pójdzie prawidłowy ruch wzrostowy. To właśnie wydarzyło się na docie i pokażę to jeszcze raz. Była tutaj strefa popytowa, ruch wzrostowy, czyli inducement, zachęta do tego, żeby wejść w tą pozycję, płynność w postaci równych dołków, i dopiero później cena spada i rozpoczyna ruch wzrostowy. Czyli tej derzy, którzy zagrywali z tej strefy, zostali uwięzieni i wybici na stoplosie a prawidłowe wejście byłoby właśnie z tej strefy. Teraz, co dalej, jeżeli chodzi o dota? Aktualnie cena znajduje się w strefie podażowej i czekam na jej wybicie, ponieważ utworzy mi się nowa struktura wzrostowa. Tak? Czyli mieliśmy strukturę teraz spadkową. Spadkowa to jest nasza ostatnia strefa, która spowodowała ten ruch spadkowy, więc to jest nasz breaker block. W tym momencie cena. Akumuluje w tej strefie i jeżeli zostanie ona wybita górą, to będzie to fajny poziom na zawarcie pozycji na wzrosty, przynajmniej według mojej analizy, według mojej wiedzy. Oczywiście to nie jest porada inwestycyjna. Zobaczymy, czy taka akcja cenowa w ogóle będzie miała miejsce. Jeżeli zostanie wybita, no to ja będę szukał tutaj dla siebie wejścia właśnie w pozycję, kiedy cena zejdzie ponownie do strefy i potwierdzi mi z mniejszego interwału czasowego, że chce kontynuować ruch zastowy. Zgodnie z przepływem zamówień z większego interwału czasowego, czyli z interwału 4 godzinnego, podzielę się z Wami analizą ONDO i to na co czekam. Wiem, że są tutaj osoby, które, które ONDO są zainteresowane, więc osobiście czekam na wybicie tego szczytu na interwale jednodniowym. Z interwału cofnięcie, być może z poziomu Fair value Gap, który tutaj właśnie mamy, który będzie pierwszym oporem dla ceny. Cofnięcie i kontynuacja wzrostów. Więc potwierdzi się struktura wzrostowa wtedy dla mnie, i będę szukał takich zagrywek, i też będzie to potwierdzenie na spot, jeżeli chodzi o Ondo. Link bardzo ładnie zareagował w strefie popytowej z D1, poniżej również była strefa z D1, i mamy bardzo ładny ruch wzrostowy. Natomiast chcę zobaczyć wybicie tego szczytu, który potwierdzi właśnie nowy. Swing i podobnie jak na ondo, będę szukał tutaj dla siebie kontynuacji wzrostów. I to jest bardzo ładny target nad tymi szczytami, ponieważ jest to płynność o niskim oporze do wybicia. A powyżej znajduje się bardzo ciekawa strefa podażowa z kolei na shorta. Więc chciałbym rozegrać tutaj longa i później shorta, właśnie z tych poziomów. Jeżeli dostanę odpowiednie potwierdzenia po tym, jak cena zrobi to, czego oczekuje. Czyli mam plan i czekam na potwierdzenia, aby taki plan rozegrać. I tym akcentem kończymy dzisiejszy materiał. Widzimy się w poniedziałek. Miłego tygodnia, czyli jeszcze niech bitkajmy z Tobą Piona.